Nie do końca zadowolony z czasu na pewno, ale zadowolony z awansu i mam nadzieję, że no jutro będzie lepiej. Dzisiaj się przetarłem, warunki też nie były takie optymalne, to widać po wynikach nie tylko moim, ale też reszty zawodników. Udało mi się wygrać i pokonać wielu takich naprawdę tytułowanych zawodników, którzy nie zdołali awansować. Także to jest takie o tyle pocieszające. No ale jutro zaczyna się wszystko od zera i będę dalej walczył i będę dalej walczył o te swoje cele, o wynik. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno wrażenie robi publika, bo stadion jest, mimo że to sesja poranna, to jest pełny. Dziewiąty tor mój, to nie powiem, że był moim ulubionym torem, także trochę się tak biegło, czułem się trochę taki odizolowany, dobrze, że tam Jamajczyk mocno zaczął i trochę przegonił mnie i mnie trochę też pociągnął. Natomiast generalne wrażenia myślę, że dobre, tylko pogoda też musi nam sprzyjać bardziej, bo cały czas jest taka kapryśna. Niby na sam bieg słońce wyszło, ale wcześniej też i padał deszcz na rozgrzewce i też było trochę chłodno. Także na pewno to nie były optymalne warunki jeszcze.